Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest profesor Wojciech Sadurski, Uniwersytet w Sydney, Uniwersytet Warszawski, a rozmawiamy o przywracaniu praworządności. I pierwsze pytanie takie, co powinien zrobić minister sprawiedliwości Adam Bodnar z prokuratorami, którzy ogłosili tak naprawdę wszystkim podległym sobie wciąż jeszcze prokuratorom, żeby nie słuchali prokuratora krajowego, no i de facto też generalnego. Co zrobić z tym bodem? Tam są jakby dwie kategorie tych zastępców. Jedna kategoria jest jednoosobowa, to jest pan Dariusz Barski, który jest pierwszym zastępcą, jednocześnie pełni funkcję prokuratora krajowego. I są pozostali zastępcy prokuratora generalnego z rozmaitymi przydzielonymi sobie zadaniami. Jeśli chodzi o pana Barskiego, sprawa jest jasna. Jak się okazało, z Kwerendy akt, pan Barski nigdy nie był prawidłowo powołany, a właściwie przywrócony do służby aktywnej, tak zwanej. On na swoją prośbę został przeniesiony w poważnym wieku lat 41 na emeryturę, bo taką niesamowitą fuchę wówczas stworzyła w 2016 roku ustawa Zbigniewa Ziobro. I w związku z tym przestał być aktywnym prokuratorem. Następnie, jednocześnie ta ustawa dawała 2 miesiące okienka dla prokuratorów, którzy odeszli w stan spoczynku, taki jak pan Barski, o złożenie wniosku o przywrócenie ich do służby aktywnej. Pan Barski z tego nie skorzystał. Okno zamknęło się zgodnie z ówczesną ustawą raz na zawsze. To nie jest tak, że można to okienko sobie odtworzyć, bo w roku 2022 pan Ziobro wezwał mnie, swojego dobrego kolegę: słuchaj, potrzebujemy ciebie, bo tu się zacznie robić trudna sytuacja, bo możemy przegrać wybory. A zatem z panem Barskim sprawa jest jasna z punktu widzenia prawnego. On nigdy nie został prawidłowo przywrócony do służby aktywnej, a zatem nie ma prawa sprawowania funkcji prokuratorskich, w tym prokuratora krajowego. Dodałbym do tego, dlatego że to będzie ważne również dla drugiej kategorii, znaczy tych pozostałych prokuratorów krajowych, że wszyscy oni, do wszystkich innych zastępców prokuratora generalnego. Otóż podobnie jak prokurator krajowy, oni są zastępcami prokuratora generalnego. Otóż jest rzeczą absolutnie sprzeczną ze zdrowym rozsądkiem, by zastępca swojego szefa mógł mieć większe uprawnienia i uprawnienia autonomiczne, niepodlegające kontroli ze strony swojego szefa. To jest sprzeczne z podstawowymi zasadami językowymi. Jeżeli pan jest moim zastępcą, to ja decyduję, co pan może robić, co ja panu oddeleguję do zrobienia i w każdej chwili tę delegację cofnąć, bo zastępca, jak sama nazwa wskazuje, zastępuje mnie, a zatem logicznie nie może mieć większych funkcji ode mnie. Wtedy nie jest zastępcą, ale jakimś równorzędnym albo ważniejszym urzędnikiem. Także z całej tej nomenklatury wynika, że zarówno prokurator krajowy, jak i wszyscy inni zastępcy mają tylko taką władzę, jaką każdorazowo im deleguje prokurator generalny, który jest ich Panie profesorze, Tak, tak. musimy powtórzyć. Ma każdorazowo tyle, bo się zawiesiło. Tym prawdopodobnie Dobrze. z tym razem moje łącze, bo jestem, jak widzą widzowie z gór, i to pewnie moje łącze zawiodło, że ma każdorazowo tyle władzy, ile i tutaj nas zawiesiło, ile przekazał. Oczywiście, tyle władzy, ile szef, zwierzchnik, prokurator generalny im przekaże i co może w każdej chwili odwołać. To wynika z samej konstrukcji językowej. Gdyby ustawodawca, ja przypominam, był ustawodawca pisowski, to nie nazwałby ich zastępcami prokuratora generalnego, ale jakąś inną by dał im nomenklaturę. Prokurator krajowy, ale bez Zastępcy.
prokurator do spraw przestępczości zorganizowanej, prokurator do spraw przestępstw przeciwko państwu, cokolwiek. I wtedy wiadomo, że to jest w miarę autonomiczna funkcja. Natomiast zastępca prokuratora generalnego, ani wszyscy są, czy puczyści obecni są zastępcami, nie może mieć funkcji niezależnych względem zwierzchnika. No i teraz mamy do czynienia z puczem, ale nawet gdyby tego puczu nie było, zaraz wrócimy do tego, na czym on polega, to jest rzeczą oczywistą, że prokurator generalny, który ma z nich wszystkich największą legitymację prawną i polityczną, bo został wybrany dopiero co w wyborach powszechnych. I już nie trzeba dodawać, że akurat pan senator Bodnar uzyskał oszałamiającą liczbę głosów, coś powyżej 600 tysięcy. To się właściwie nie zdarza w polskim parlamentaryzmie. Ale to nieważne. Czwarte uprawnionych na niego wygłosowało. 3/4 uprawnionych na niego oddało głos. To było coś niesamowite. Ale nawet gdyby dostało jeden głos więcej od swojej rywalki, którą była polityczka PiSu, to i tak miałby pełną demokratyczną legitymację. I teraz profesor Bodnar jest jedyną osobą w prokuraturze generalnej i krajowej, która ma pełną legitymację demokratyczną, by robić w niej porządki i prowadzić politykę w ramach i na podstawie konstytucji. To jest jedyna rzecz, która go ogranicza. On powinien zignorować rozmaite betonujące ustawy przyjęte dla siebie i pod siebie przez PiS i prowadzić politykę personalną i merytoryczną, zgodną z konstytucją, bo on ma takie uprawnienia i taki mandat. I w związku z tym on musi się tych wszystkich prokuratorów jak najprędzej pozbyć. Pana Barskiego już się pozbył i nieważne, czy pan Barski zabarykaduje się w swoim pokoju, czy nie, bo od tego są służby porządkowe, by sobie z takimi jegomościami poradzić. Ci przysłowiowi silni panowie, tak, teraz trzeba silnych panów ze służby porządkowej, by szybko przynieśli pudła panu Barskiemu, by mógł się spakować. Przy okazji sprawdzają, czy nie wyniesie żadnych dokumentów, które do niego nie należą przecież. I następnie ułatwić mu opuszczenie lokalu. I to samo dotyczy wszystkich zastępców prokuratora generalnego, z którymi pan minister Bodnar powinien się i musi się pożegnać. No bo nie może być tak, by w instytucji o tak silnym poziomie hierarchicznego podporządkowania, prawie na wzór wojska, by byli prokuratorzy, którzy odmawiają lojalności, mało tego, którzy zwalczają, często w sposób chamski, powtarzam słowo chamski, jak to zrobił pan Hernand, złośliwie nagrywając swoją niby rozmowę w korytarzu z prokuratorem Bodnarem. No to są zachowania absolutnie nie do przyjęcia w jakimkolwiek państwie cywilizowanym. Ale podkreślam, pan prokurator Bodnar musi zdecydować, z kim chce współpracować. Na razie zdecydował się, że pełniącym obowiązki prokuratora krajowego będzie pan Bilewicz, w związku z czym pan Bilewicz ma pełny mandat służbowy do kierowania prokuraturą krajową, oczywiście pod nadzorem prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, profesora Bodnara. Koniec, kropka. Sprawa jest bardzo jasna. No właśnie, czyli teraz, krótko mówiąc, zwolnienia dyscyplinarne. Przepraszam, proszę powtórzyć. Czyli teraz zwolnienia dyscyplinarne tych ludzi. Ależ oczywiście, i to natychmiastowe. No, oni sami tymi swoimi histerycznymi, niespotykanymi w demokracji wystąpieniami podpisali na siebie zwolnienia dyscyplinarne, ale za nimi musi przyjść postępowanie karne. Oni popełnili bardzo ciężkie przestępstwa,
w najłagodniejszej wersji byłby to przestępstwo przekroczenia obowiązków służbowych i prokuratura, może nieco paradoksalnie, ale ta prokuratura już oczyszczona ze złogów ziobrowych musi wszcząć postępowania wobec każdego z nich. Bo to jest trochę tak, jakby pułkownicy wypowiedzieli posłuszeństwo generałowi. Mogą powiedzieć posłuszeństwie swo generałowi, który stanął na czele puczu, ale nie generałowi, który ma pełny mandat do kierowania wojskiem. Prokuratura niestety jest czymś na wzór wojska i ktoś, kto przychodzi do prokuratury, prawnik, który decyduje się na szlachetną, podkreślam, służbę prokuratorską, z góry wie, że nie będzie w tej samej pozycji, co, nie wiem, jego koleżanki i koledzy ze studiów, którzy zdecydowali się być adwokatami czy sędziami. Oni nie korzystają z dobrodziejstwa niezależności i autonomii. Oni są podporządkowanymi urzędnikami bardzo ważnej instytucji, stosowania i przestrzegania prawa. No dobrze, czyli mamy prokuraturę, mamy odzyskaną. Teraz się zaczną te sprawy dyscyplinarne. Tu widać, pan profesor Bodnar po prostu zbierał siły do uderzenia. Zostaje, no właśnie, co zostaje? Trybunał Konstytucyjny. Panie redaktorze, zanim przejdziemy, ja chciałbym nieco przestrzec przed słowem uderzenie pana ministra Bodnara. Ja wiem, że pan miał na myśli synonim słów kategorycznego i twardego działania, Tak. ale niektórzy mogą to odczytać w sposób nieco, w cudzysłowie, zamordystyczny. To nie było uderzenie. To było konieczne, powiedziałbym, minimalne działanie ze strony prokuratora generalnego nowego, który chce swoje obowiązki poważnie potraktować. On nie może tych obowiązków realizować rękami osób skompromitowanych, a teraz również widać osób pozbawionych minimum lojalności wobec niego. A zatem ja bym mówił o kategorycznym i twardym działaniu ministra Tak, Bodnara. oczywiście. Tutaj w grę w ogóle wchodzi kompletna bezprawność tego całego mechanizmu, który został zastosowany, czyli próba właśnie zabetonowania. W tym sensie to miało być uderzenie w beton. Oni sami to nazywali zabetonowaniem swoich ludzi. To tak naprawdę, gdyby Trybunał Konstytucyjny działał zgodnie z prawem, nie miałoby miejsca, bo natychmiast uchyliłby tego typu ustawę. Równie dobrze Ale przecież. oczywiście, to jest, i dlatego ja twierdzę, w przeciwieństwie do niektórych moich kolegów prawników, nie mówię koleżanek, bo akurat żadna prawniczka mi nie przychodzi na myśl, która byłaby nosicielką takich poglądów, że w sytuacji, gdy jest ewidentna sprzeczność ustawy, i to ustawy przyjętej w latach między rokiem 2016 a 2024, czyli w okresie, kiedy nie funkcjonował, został wyłączony Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli jakaś ustawa jest w sposób ewidentny dla danego ministra, parlamentarzysty czy innego ważnego funkcjonariusza publicznego, także Rzecznika Praw Obywatelskich, gdy jest niezgodna z konstytucją, każdy z nich ma obowiązek stosować konstytucję i pomijać ustawę, dlatego że konstytucja stoi nad ustawami, a jednocześnie konstytucja jest stosowana bezpośrednio. Połączenie tych dwóch zasad, które są absolutnie fundamentalne nie tylko dla każdego studenta pierwszego roku prawa, ale w ogóle dla każdego człowieka, który w miarę rozumie znaczenie słów, połączenie zasady nadrzędności konstytucji z zasadą bezpośredniego stosowania konstytucji oznacza, że każda osoba publiczna, która ma działać w ramach i na podstawie prawa, musi działać nade wszystko na podstawie konstytucji i uchylać, uważać za niebyłe, nieistniejące ustawy sprzeczne z konstytucją. Ktoś na to zada pytanie, co to znaczy? Znaczy, że każdy urzędnik może sobie decydować, co jest, a co nie jest zgodne z konstytucją? Tak, dlatego że nie mamy w tej chwili Trybunału Konstytucyjnego. Gdybyśmy mieli, robiłby to za nas Trybunał Konstytucyjny. W tej chwili my wszyscy, jeżeli pełnimy funkcje publiczne, a akurat do takich osób nie należy, pan również, ale ci wszyscy, którzy mają jakiś kawałeczek władzy państwowej,
nieważne jak wielki czy jak mały, mają obowiązek nade wszystko stosować się do konstytucji. A zatem te ustawy, które pan powiedział o zabetonowaniu, no tak, to jest bardzo, bardzo dobre określenie, dlatego że przecież mamy multum ustaw przyjętych w latach 2016-2024, których głównym celem było zabezpieczenie interesów materialnych i politycznych PiS-u na wypadek przyszłej porażki. PiS-owcy działacze i liderzy nie są aż tak głupi, by myśleć, że będą rządzić zawsze. Zrobili wszystko, by rządzić zawsze, ale to im się nie udało, bo poza wszystkim innym to są wielkie fajtłapy. I teraz jak przegrali w wyborach, które były ustawione bardzo pod nich, oni myślą, że oni będą realizować tę swoją, to co zaoszczędzili na czarną godzinę. Czyli te wszystkie pozycje w spółkach Skarbu Państwa, w prokuraturze, w mediach publicznych i tak dalej. Niedoczekanie. Te ustawy betonujące, dające bardzo długie kadencje i obarczające zmianę potrzebą potwierdzenia przez pisowskiego obecnie prezydenta, można wyrzucić do kosza, bo jest to sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi. Czyli mamy teraz sytuację taką, pan powiedział, Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje, nie istnieje. To kiedy tak naprawdę Sejm powinien ogłosić zgon Trybunału Konstytucyjnego i wybrać jego następców? Bo to jest pierwsze. Tak. No jak najprędzej. Ja tu widzę dużą pułapkę. Niestety w pewnej mierze zastawiono przez demokratów na siebie samych. Dlatego, że dominująca narracja w obozie demokratycznym, w obozie sprzyjającym obecnej władzy jest taka, że na dzień dobry należy tylko pożegnać się z trzema dublerami. Co do czego nikt właściwie nie ma wątpliwości. Czyli, że ta uchwała, o której cały czas się mówi, że Sejm powinien szybko przyjąć, ma wyprowadzić czy stwierdzić nieważność udziału w składach trybunalskich trzech dublerów, osoby wybrane na już obsadzone stanowiska. Ale ja od początku moich wystąpień publicznych na temat Trybunału Konstytucyjnego, już od paru lat twierdzę, to nie załatwi całej sprawy, dlatego że nadal będziemy mieli dwunastkę sędziów na 15 czy 15 pisowskich, którzy są po prostu lojalistami, funkcjonariuszami PiS-u. I oni, nawet jeżeli teraz wybierzemy trzech uczciwych sędziów, bezpartyjnych, to i tak oni będą stale przegłosowani. Ewentualnie pan sędzia Pszczółkowski, ten zbuntowany, przejdzie na ich stronę. Nadal to będzie 11 do 4. I sytuacja 7 do 6, przepraszam, 8 do 5, zmieni się dopiero, jeżeli by pozostać przy aktualnych zasadach kresu kadencji, w roku 2026. Czyli co to znaczy? Przez następne 2-3 lata będziemy mieli do czynienia z Trybunałem Konstytucyjnym, wszystko jedno z kim na czele. Czy to już nie będzie pani Przyłębska, to może być pan Święczkowski, albo pan Wojciechowski, albo pani Pawłowicz, albo ktokolwiek inny. To absolutnie nie ma żadnego znaczenia, oni wszyscy są tacy sami. A może pani Krystyna Pawłowicz ma większe tendencje do wyprawiania brewerii publicznych, a inni siedzą cicho, więc są nieco od niej mądrzejsi, ale politycznie jest to samo. To są funkcjonariusze pisowscy. Otóż oni będą przez najbliższe 2 lub 3 lata absolutnie robić to, co robią dotychczas, to znaczy przyjmować jakieś absurdalne zabezpieczenia zakazujące tego i tamtego, czy tamtego. I cała energia polityczna tej władzy, którą ma przecież zreformować i oczyścić Polskę, będzie szła na to, by jakoś sobie poradzić z tym, już nie tylko z prezydentem, ale także z tym Trybunałem Konstytucyjnym. A zatem wyprowadzenie trzech dublerów
będzie właściwie gorsze niż zachowanie ich, gdyż stworzy pozór, że Trybunał Konstytucyjny został oczyszczony. Mało tego, gdyby przyjąć twierdzenia niektórych, a tutaj prawnie sytuacja może wyglądać ambiwalentnie, że pani Pawłowicz i pan Piotrowicz zostali wybrani nieprawidłowo, bo w momencie wyboru przekroczyli pewien minimalny wiek. To i tak to będzie 5 osób na 15. Zostanie dziesiątka, minus, powtarzam, zbuntowany pan Czułkowski, dziewiątka, nadal mocna większość pisowska. A wtedy nie będzie żadnej już, żadnego bodźca, byśmy my, obóz demokratyczny, szybko oczyścili ten trybunał i będziemy mieli ten garb przez najbliższych kilka lat, a każdy argument o wyzerowaniu reszty będzie się spotykał z argumentacją także w obozie demokratycznym. No zaraz, przecież to, co można było zrobić, zrobiliśmy, teraz nic nie można na to poradzić. Otóż można na to poradzić. Ja twierdzę od paru już lat, problem Trybunału Konstytucyjnego, jego składu, nie polega na trzech dublerach. Problem polega na całym obecnym składzie, dlatego że cały obecny skład został zarażony niekonstytucyjnością wynikającą z braku od roku 2017 na początku, z braku trzech prawidłowo wybranych sędziów i obecnością trzech nieprawidłowo wybranych sędziów w składach orzekających. Przez cały rok 2016 ówczesny prezes Trybunału Andrzej Rzepliński, co prawda miał w gabinetach na Alei Szucha trzech dublerów, ale konsekwentnie nie powoływał ich do żadnych składów. Więc można powiedzieć, sytuacja była jeszcze w miarę czysta. Ale od stycznia, lutego 2017 pani Julia Przyłębska, która wówczas nieprawidłowo zresztą została wybrana prezesem TK, zaczęła powoływać dublerów. I od tej chwili wszystkie składy zostały zarażone niekonstytucyjnością, dlatego że Trybunał Konstytucyjny nie miał dostępu w swoich składach do trzech prawidłowo wybranych sędziów. My możemy sobie w tej chwili gdybać, a gdyby oni byli, to jaki mieliby wpływ na resztę. Ale jest to gdybanie, które nie może prowadzić do żadnej rozsądnej odpowiedzi, co by było, bo pytania, co by było gdyby, zazwyczaj nie dają się rozsądnie odpowiedzieć. A zatem Trybunał jako ciało kolektywne, jako ciało zbiorowe został w 100%, a nie w 3-15, bo tylu jest dublerów na 15 sędziów, całkowicie zarażony niekonstytucyjnością. To jest pierwszy argument. Drugi argument posiłkowy jest taki, że wszyscy aktualni tak zwani sędziowie Trybunału Julii Przyłębskiej bez protestu uczestniczą w składach, w których również są dublerzy. Jest to fundamentalne sprzeniewierzenie się przysiędze na wierność Konstytucji. I w związku z tym każdy z nich, każdy co do jednego jest winny owej nonszalancji konstytucyjnej, kiedy udaje się, że w organie, w którym oni uczestniczą, wszyscy są prawidłowo obsadzeni. Mówiąc krótko, cały ten Trybunał skazał się na niekonstytucyjność. Nie dlatego, że nie zgadzam się z ich tak zwanymi wyrokami. No jasne, że się nie zgadzam. Ale dlatego, że ich skład został, jak to można uczenie powiedzieć, skontaminowany, zarażony niekonstytucyjnością. Tak jak łyżka dziegciu zatruwa beczkę miodu. To dokładnie tak się stało. A zatem uważam, że jak najprędzej powinna zostać przyjęta uchwała, która uznaje niekonstytucyjność obecnego Trybunału, która stwierdza, że Trybunał Julii Przyłębskiej całkowicie jest niezgodny ze wzorcem konstytucyjnym i nie może być traktowany jako Trybunał Konstytucyjny w znaczeniu, jakie tym słowom nadaje Konstytucja. Koniec, kropka. Oczywiście odezwał się głosy krytyczne. To jest normalne. Żyjemy w państwie demokratycznym. Wszyscy możemy się
ze sobą spierać również prawnicy i bardzo dobrze, że się spierają między sobą, ale to jest moje stanowisko. Myślę, że na jego rzecz mam dobre argumenty, a jeśli ktoś uważa, że nie, to ja się go grzecznie pytam, to jakie masz, kolego, koleżanko, propozycje na poradzenie sobie z Trybunałem Konstytucyjnym obecnym minus trójka dublerów. Co z tym zrobić? I wtedy zapada krępująca cisza. Podawane są odpowiedzi, które moim zdaniem są odpowiedziami żenującymi, takimi, że z tą resztką poradzimy sobie przez postępowania dyscyplinarne w ramach Trybunału na podstawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. To ja się wtedy zapytuję, no dobrze, ale przecież składy dyscyplinarne będą obejmowały wyłącznie obecnych tak zwanych sędziów Trybunału i oni sami siebie ani kolegów, koleżanki nie skażą. A to przyjmiemy taką zmianę ustawową, która nie wymaga zmiany konstytucyjnej, by w tych składach zasiadali sędziowie w stanie spoczynku. Ja mówię, no to jak sobie wyobrażacie, że prezydent takiej zmiany nie zawetuje? Skoro jesteście takimi legalistami, no to musi ta zmiana ustawowa, ustawy o Trybunale iść do pana prezydenta. I na to znów nie mam odpowiedzi. Ale nawet gdyby to jakoś przeskoczyć, no to powiedzmy, że powołamy składy czy Trybunał jakimś cudem, bo to się nie stanie, ale Trybunał rękami samozwańczej prezes, bo to ona obsadza składy dyscyplinarne, obsadzi wspaniałych prawników, obecnych sędziów w stanie spoczynku do składów dyscyplinarnych. Skąd wiadomo, jak oni zdecydują? Na jakiej podstawie oni na podstawach dyscyplinarnych będą, w cudzysłowie, wyrzucać poszczególnych sędziów? To będzie trwało latami, oni tego nie zrobią. Są zbyt dobrymi prawnikami, by nie widzieć, że sprawa jest naciągana. Problem jest systemowy i musi być załatwiony systemowo, a nie indywidualnie. No właśnie, to Trybunał mamy odhaczony, buntowników mamy odhaczonych, zostaje Sąd Najwyższy i neosędziowie, to jest chyba taki bastion, zostaje oczywiście neo-KRS, czyli taka maszynka do produkcji neosędziów. No i zostaje, to już chyba taki najmniej palący problem, jeden sąd panu ministrowi Bodnarowi się udało wyzwolić spod okupacji ziobrystów, sąd poznański. Tak jest. Okazuje się, że to też nie jest jakoś takie proste, że to przy okazji tej akcji. Więc może zacznijmy od Sądu Najwyższego, bo tam dochodzi do sytuacji takiej, w której mamy stwierdzone, że ta Krajowa Izba Spraw Publicznych i Kontroli nie jest sądem, jest to wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. No to w związku z tym mamy też oczywiście też wcześniejsze decyzje, że neosędziowie również nie są sędziami. Mamy sędzię Malnowską na pozycji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Mamy świeżo ujawniony delikt, tak nie wiem jak to nazwać, że pan prezydent Andrzej Duda przyznał się do bliskich relacji towarzyskich. Ona się przyznała, dokładnie pani prezes Manowska się przyznała do bliskich relacji towarzyskich z Andrzejem Dudą, emocjonalnych, przyjaźń i z parą prezydencką, co nadaje jej nominacji jeszcze bardziej, która była bezprawna, jak pamiętamy, nadaje jeszcze większy koloryt. No i właśnie jak sobie poradzić z tym neo-sądem najwyższym, bo to jest chyba największa bolączka i potem z KRS, czyli z tą neo-izbą, która udaje Krajową Radę Sądownictwa. Tak, zacznijmy od Sądu Najwyższego, ale tu rzeczywiście słusznie pan pod koniec powiedział, że tu trzeba również włączyć Krajową Radę Sądownictwa, dlatego że problem neo-sędziów w Sądzie Najwyższym jest integralnie związany prawniczo z problemem neo-KRS-u. Otóż mamy liczne orzeczenia sądowe, zarówno w Polsce, jak i na szczeblu europejskim, że cokolwiek wyprodukuje neo-KRS jest bezprawne. A zatem wszelkie rekomendacje dane przez neo-KRS prezydentowi do powołań sędziowskich nie liczą się, dlatego że neo-KRS nie spełnia minimalnych warunków niezależności od władzy politycznej przewidzianych w prawie europejskim.
To zostało stwierdzone ponad wszelką wątpliwość, nie tylko przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nie tylko przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, no bo tu już słyszę okrzyki, a co nam będzie Europa decydowała, jak mamy porządkować wymiar sprawiedliwości? No, powinna, ale przypuśćmy, że to nas nie interesuje. Ale mamy do czynienia z kilkoma orzeczeniami samego Sądu Najwyższego, którego, mam nadzieję, nasza prawica nie kontestuje. Mówię prawica, ale z zastrzeżeniem, że mam na myśli szeroko rozumiany obóz tak zwanej dobrej zmiany, czyli PiS i Solidarną Polskę. Otóż jeśli o nich chodzi, o tych neosędziów, to uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2020 roku, a zatem już dość dawno, wyraźnie stwierdziła, powołując się częściowo na odpowiedź na pytanie prejudycjalne daną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że ta Krajowa Rada Sądownictwa nie ma atrybutu niezależności, a zatem jej wszelkie rekomendacje się nie liczą. Więc neosędziowie, to już ja dodaję swoim językiem, są niesędziami w myśl samego orzecznictwa Sądu Najwyższego, zanim nie został przejęty przez tychże neosędziów, bo w tej chwili niesędziowie liczbowo dominują, nie bardzo silnie w Sądzie Najwyższym, stuprocentowo w tak zwanej Izbie Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej, ale tak mniej więcej około 60% do 40% w przekroju całościowym całego Sądu Najwyższego. No, czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że w Sądzie Najwyższym jest jedna izba, której status prawny jest zbliżony na przykład do Izby Wytrzeźwień. Takie same, że tak powiem, uprawnienia do uważania się za sąd, albo Izbie Pamięci w jednostce wojskowej, czy jakiejkolwiek innej izbie, a zatem nie jest żadnym sądem. Ale to samo dotyczy tych wszystkich pracowników Sądu Najwyższego, czy lepiej osoby obecnie pobierające pensje sędziowskie w Sądzie Najwyższym, tak należałoby ich określić, którzy nie są żadnymi sędziami. I zatem znów tutaj wymiar sprawiedliwości i pan premier w dobrej kooperacji z ministrem Bodnarem muszą znaleźć formułę prawną, żeby to stwierdzić. Oczywiście ta formuła prawna nie może obejmować możliwości weta przez Andrzeja Dudę, gdyż sam Andrzej Duda jest głównym winowajcą w całej tej sprawie. To on grzecznie i gorliwie podpisywał wszelkie powołania sędziowskie na wniosek neo-KRS-u. No i tu on również popełnił taki, powiedziałbym, obyczajowy delikt, bo nigdzie nie jest zapisane w prawie ani w konstytucji, że prezydent nie powinien spotykać się towarzysko z szefem czy szefową Sądu Najwyższego. No ale nigdzie też nie jest zapisane, że prezydent nie powinien pluć na dywan, prawda? Pewne rzeczy się przyjmuje jako coś oczywistego. Gdybym, a jestem w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, zapytał kogoś z moich znajomych, i to niekoniecznie prawników, co myślą o takiej sytuacji, że prezydent Biden wraz z małżonką przyjmuje na prywatnych kolacyjkach prezesa Sądu Najwyższego. No to by się zaśmiali, dlatego że to jest opowieść jak z jakiejś bajki, z dosyć głupiej zresztą bajki. A to się dzieje przecież w Polsce. Ale to jest jakby taki przyczynek do tego, jak głęboko nastąpiła korozja nie tylko prawa, ale i obyczajów w Polsce, takich obyczajów politycznych. A zatem mamy do czynienia z sytuacją, że zarówno jedna pełna izba musi być uznana za nieważną, jak i wszyscy niesędziowie w pozostałych izbach muszą być uznani za nieprawidłowo tam powołanych, a zatem wracają skąd przyszli. Jeśli przyszli z sądów niższej instancji, tam wracają. Jeśli przyszli z prokuratury, tam wracają. Jeśli przyszli z wydziałów prawa uczelni polskich,
Tam wracają, jeśli oczywiście koleżanki i koledzy zechcą ich z otwartymi rękami przyjąć, co wątpię, bo zrobią im piekło. Oczywiście takie piekło na skalę Wydziału Uniwersyteckiego. Może nie będzie podawania rąk, może będzie jakaś inna forma bojkotowania, ale to już jakby nie jest mój problem. Tak to należy załatwić i znów nie widzę innych możliwości niż taką konstytutywną ustawą, uchwałą sejmową. Mówię konstytutywną, gdyż mam na myśli uchwałą mającą charakter prawny, a nie tylko polityczny czy deklaratywny. Takie uchwały są znane polskiemu porządkowi prawnemu, a ponieważ mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, wymagane są też środki nadzwyczajne, a nie rutynowe. No i zostajemy w tym momencie po rozwiązaniu kryzysu z Sądem Najwyższym. Jeszcze z kwestią dwóch rzeczy, no, z kwestią obsady prezesów sądów, która też nie jest tak prosta, jakby się wydawało, bo znowu był taki mini beton, że odwołanie prezesa sądu jest poprzedzone opiniowaniem, a opiniują ludzie związani z Ziobrą. Tak to udało się obejść w Poznaniu. No pytanie, czy uda się też obejść w podobny sposób w innych miejscach? Czy to trzeba tak ręcznie rozkręcać, czy też może jest jakiś na to inny sposób? No i mamy też do czynienia, no ale tutaj de facto to już pan odpowiedział na to pytanie, że te uchwały konstytutywne zarówno w odniesieniu do Sądu Najwyższego, jak i do KRS-u muszą de facto zapaść. Tak, może najpierw dwa słowa o KRS-ie. Otóż mamy na stole, jak to się mówi, stosując troszkę takie dosłowne tłumaczenie z angielskiego, ale to już weszło do języka. Mamy na stole dwa projekty. Mamy do czynienia projekt ustawy przygotowany przez ministra Bodnara i jego ekipę z Ministerstwa Sprawiedliwości i projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Justicja. Powiedziałbym, że między tymi dwoma projektami jest taki przyjacielski, łagodny spór, dlatego że cele są dokładnie te same. Oczyszczenie Krajowej Rady Sądownictwa, droga do tego prowadząca jest nieco inna. Różnica między dwiema tymi propozycjami jest taka, że pod pewnymi względami propozycja ministra Bodnara jest łagodniejsza niż propozycja Justycji, dlatego że ona po pierwsze jest propozycją ustawy, a zatem wymaga absolutnie nierealistycznie podpisu prezydenckiego, a po drugie tak naprawdę koncentruje się wyłącznie w sposób niebywale szczegółowy i powiedziałbym bardzo dobry, bo ja to przestudiowałem, na obsadzie samej Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast jeśli chodzi o status prawny neosędziów czy niesędziów powołanych lub awansowanych przez Krajową Radę Sądownictwa, ona się tym właściwie nie zajmuje. Tam jest jedyny króciutki przepis. Na bardzo długą propozycję ustawy jest króciutki jeden przepis, który mówi, że ta Krajowa Rada Sądownictwa zajmie się statusem indywidualnych decyzji, czyli decyzji o powołaniach sędziowskich przyjętych przez dawną tę niewłaściwą KRS w momencie, gdy zostanie powołana. No to nie jest specjalnie satysfakcjonujące, gdyż jest to aluzja bez żadnego rozwinięcia, bez żadnych szczegółów do tego, że owe decyzje neo-KRS-u będą indywidualnie weryfikowane. I z punktu widzenia sędziów justicji, i ja tutaj jestem po ich stronie, jest to o tyle niesatysfakcjonujące, że po pierwsze daje wielką arbitralną władzę tym, którzy będą to weryfikować i nie daje jasnych kryteriów owej weryfikacji, a po drugie, że to będzie potwornie rozciągnięte w czasie, bo tam w grę wchodzi prawie 2000 osób. Natomiast projekt Justycji jest projektem, który koncentruje się nie tylko i nie tyle na składzie nowej KRS, a tutaj
Chcę wyjaśnić. Jeśli chodzi o skład nowej KRS, propozycja ministra Bodnara jest z mojego punktu widzenia perfekcyjna, dlatego przywraca konstytucyjny stan, w którym to sami sędziowie poszczególnych sądów i poszczególnych szczebli sędziowskich wybierają swoich przedstawicieli w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawa to robi szalenie drobiazgowo. Uważam, że została fantastycznie przemyślana. Piątka z plusem dlatego z doradców pana ministra, który to spisał. Natomiast jeśli chodzi o kwestie statusowych powołań, tutaj justycja ma rację. Tu trzeba załatwić sprawę jasno. Tu ex lege, czyli z mocy prawa, należy uznać wszystkie te nominacje sędziowskie, czy powołania, czy to promocje i tak dalej, awanse, za hurtowo niezgodne z prawem, wszyscy wracają skąd przyszli, z jednym bardzo ważnym warunkiem. Nie dotyczy to sędziów, w cudzysłowie rekomendowanych czy powołanych przez KRS, na te podstawowe, elementarne stanowiska. Sądów rejonowych. Właśnie, którzy tam przyszli z pozycji asesorów sądowych. Bo tu nie było żadnych konkursów, tutaj Krajowa Rada Sądownictwa miała właśnie rolę takiego listonosza. I oni absolutnie powinni zostać. To są tak jak, prawda, szeregowcy, którzy zostają, nie wiem, podchorąży. Natomiast jeżeli ktoś już ze stanowiska pułkownika stał się generałem, wykorzystując tę niekonstytucyjną ścieżkę, to bardzo przepraszam, to powinno być unieważnione. Tyle jeśli chodzi o KRS. Ale jest jeszcze jedna grupa, o której wspominał na tym kanale sędzia Waldemar Żurek, że jest i powiedział, że to jest niebezpieczna, powiedział może nawet nie masowość, ale konkretnych nominacji, to jest przechodzenie do stanu sędziowskiego z innych zawodów prawniczych. I on tutaj zwrócił uwagę, że to też wymaga szczególnej pieczy, czyli chodzi na przykład o kimś, kto był radcą prawnym, adwokatem i nagle stał się neosędzią. Tak jest, tak samo prokuratorem, tak samo wykładowcą akademickim na uniwersytecie. Tak, tak, tutaj sędzia Żurek ma absolutnie rację. To było otwarcie okienka dla rozmaitych karierowiczów, arywistów, którzy poczuli możliwość zrobienia bardzo szybkiej kariery i większych pieniędzy niż w miejscu, w którym robili. Oni absolutnie powinni wrócić skąd przyszli albo znaleźć sobie jakąś inną, uczciwą pracę tym razem. No właśnie, czyli to jesteśmy tak podsumowując, pierwszy miesiąc przywracania praworządności, widać jakieś przyspieszenie, natomiast no, widać, że nadchodzi kulminacja, ponieważ grozi ten Trybunał Julii Przyłębskiej, o którym już pan wyraźnie powiedział, no i tak naprawdę wszyscy, kto coś rozumie z polityki i prawa, to rozumie, że to już, jeżeli Trybunał daje się wynajmować do obrony czyjegoś miejsca pracy na poziomie prokuratora krajowego, to wiadomo, że to już jest zabawka polityczna, ale oni grożą wprost, że będą stosowane różne mechanizmy, że Trybunał Konstytucyjny się, znaczy przepraszam, Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, Trybunał Julii Przyłębskiej będzie orzekał na przykład o niekonstytucyjności budżetu, będzie orzekał o niekonstytucyjności być może całego budżetu, być może części, że na tej podstawie Andrzej Duda będzie sobie rościł prawo do rozwiązywania parlamentu. Tu z kolei następuje riposta między innymi Romana Giertycha, który zwraca uwagę, że nielegalnych decyzji rządu Donalda Tuska po prostu nie wykona. Wiadomo, jest ta recepta, o której pan powiedział, natomiast jest taki teraz moment takiego, w którym, no nie wiem, chaosu, który próbuje wprowadzić pani Przyłębska, w której no, Trybunał po raz pierwszy chyba w historii, ten no, Trybunał Julii Przyłębskiej to na pewno, ale chodzi o to, że instytucja, która podaje się za Trybunał Konstytucyjny, próbuje ręcznie uczestniczyć w tych sporach. I tu pytanie właśnie o tempo. Co w związku z tym, jakby pan się zabawił w doradce, jak to rozwiązać, jak się zabezpieczyć przed tymi działaniami wzywającymi do, no, trwającymi chaos tak naprawdę? Już to robię, ale chciałbym na wstępie zauważyć coś takiego, że
Pod pewnymi względami to ja, jako tak zwany jastrząb, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, powinienem być zadowolony, ale ja wcale nie jestem zadowolony, bo chociaż wyszło na moje, to wcale nie uważam, że im gorzej, tym lepiej w Polsce, bo najważniejsze jest dobro Polski. Otóż gdyby po przełomie 15 października Trybunał Julii Przyłębskiej przyjął, posłuchał rady jakiegoś dobrego doradcy im sprzyjającego i przyjął pozycję, zaczął udawać po raz pierwszy, że jest naprawdę takim umiarkowanym, spokojnym, legalistycznym, dystyngowanym sądem, no to rozmaici prawnicy o pięknoduchowym nastawieniu triumfowaliby. Mówili, no widzisz, Wojciech, nie wyszło na twoje, dlatego że oni starają się. No może robili w przeszłości głupoty, ale trzeba im dać szansę. Tymczasem Trybunał Julii Przyłębskiej popadł w odwrotną skrajność. Mianowicie coraz większe brewerie, coraz większe idiotyzmy. Proszę zauważyć, choćby w ostatnich dniach czy tygodniach, Trybunał reaguje jak za naciskiem guzika na absolutnie każde zapotrzebowanie polityczne obecnej opozycji. Sprawa mediów publicznych i już Trybunał wykrzykuje, mamy zabezpieczenie przeciwko naruszaniu składu osobowego zarządów. Kwestia w prokuraturze. Prokurator Barski musi być utrzymany i mamy tak zwane zabezpieczenie przeciwko podważaniu przez rząd jego integralności. Uniewinnienie, czy przepraszam, ułaskawienie panów Kamińskiego i Wąsika. Absolutnie ułaskawienie jest ważne. Nie wolno ich pozbawiać wolności. Są posłami. Cokolwiek się dzieje kontrowersyjnego, wyskakuje ktoś z Trybunału Konstytucyjnego, zazwyczaj pani Pawłowicz, i krzyczy: my Trybunał zakazujemy, my Trybunał rozporządzamy, my Trybunał zabezpieczamy i tak dalej, i tak dalej. To już nie jest śmieszne nawet. To jest absurdalne. I oni robią wszystko, by wzmocnić stanowisko prawników takich jak ja, ale nie chcę ciągle mówić o sobie, takich jak na przykład pan profesor Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego, taki jak pan profesor Tomasz Tadeusz Koncewicz, również z Uniwersytetu Gdańskiego, czy najwyższy autorytet, pan profesor Andrzej Zoll z UJ-u, którzy mówią tak, już Trybunał Konstytucyjny, sytuacja dojrzała do całościowego rozwiązania. Ja się cieszę, bo byłem pierwszy, ale to nie jest, ale nie zamierzam sobie przyznawać z tego tytułu żadnych przywilejów. Cieszę się, że po mojej stronie są osoby wybitniejsze i znakomitsze ode mnie. I otóż przypominam, problem Trybunału Konstytucyjnego w tej chwili tak nabrzmiał, że zasługuje na natychmiastowe rozwiązanie, dlatego że zamiast siedzieć cicho i przeczekać trudne dla nich chwile, oni wyskakują i jakieś błazny cyrkowe wykrzykują, co i rusz jakieś rzekome zakazy. Nie, tak się dalej, z tym garbem polska demokracja nie może dalej się czołgać, a zatem konkludując, uchwała sejmowa uznająca niezgodność organu obecnie mieniącego się Trybunałem Konstytucyjnym ze wzorcem konstytucyjnym i w związku z tym uznanie nieważności mandatu wszystkich osób podających się obecnie za sędziów konstytucyjnych. I następnie rozpisanie zgodnie z konstytucją. Z konstytucją, bo wszystko musi być zgodne z konstytucją. Ja to powtarzam. Nowych powołań, nowych wyborów, przepraszam, nie powołań, nowych wyborów przez Sejm, sędziów Sądu Konstytucyjnego, to muszą być najlepsi z najlepszych, to muszą być osoby, których poglądy polityczne nie są koniecznie znane
Sejmowi, czy większości sejmowej, ale którzy są znani z wyjątkowego autorytetu sędziów, profesorów prawa, może prokuratorów i tak dalej. A zatem, konkludując, Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest potrzebny, ale lepszy jest brak Trybunału Konstytucyjnego niż ten groteskowy organ Trybunał Magister Przyłębskiej, bo jeżeli jego nie będzie, Sąd Konstytucyjny minus niesędziowie, a także wszyscy prawnicy, wszyscy sędziowie poradzą sobie przy pomocy tak zwanej rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw. To jeszcze przy końcu jeszcze tylko nadmienię, że pojawiły się plotki, że Julia Przyłębska chce odejść trochę wcześniej z tego swojego trybunału, albo też podejrzewa, że nie dotrzyma końca kadencji tych przepisowych 9 lat i mówi się o jej kandydowaniu, o tym, że załatwia z Jarosławem Kaczyńskim kandydowanie do Europarlamentu i stąd tej działanie, które obserwujemy. Natomiast już z takich ostatnich zagadnień, no to reasumując, bo mamy Andrzeja Dudę, no, z którym jeszcze będzie miała demokratyczna większość 18 miesięcy do czynienia. No i pytanie jest takie, rozwiązaniem zostanie ten problem Trybunału Konstytucyjnego. Ja słyszałem, że takim największym problemem jest znalezienie 15 osób, które się zgodzą wysłać tą przysięgę, no bo przecież wiadomo, że Andrzej Duda przez te 18 miesięcy tej przysięgi nie odbierze. No i to jest pytanie takie do pana, to jakby pan zachęcił swoich kolegów konstytucjonalistów, prawników wybitnych do tego, żeby się zgodzili uczestniczyć w takim Trybunale Konstytucyjnym, demokratycznym, który no, będzie obradował na kontrę do Andrzeja Dudy, który no, już na pewno ogłosi, że to nie jest Trybunał Konstytucyjny i jego decyzje nie obowiązują, bo tak wynika to z logiki tego, co się dzieje. To bym powiedział, że to jest kwestia honoru, że dla każdego prawnika, bez względu na to, co robi, ale kto dał się poznać jako wybitny prawnik, czy jako uczony, uczona, czy jako prokurator, czy jako sędzia, czy to Sądu Najwyższego, czy to jakiegoś sądu apelacyjnego, czy okręgowego. Bycie w Trybunale Konstytucyjnym odnowionym, odtworzonym jest kwestią wielkiego honoru. Jest to organ, w którym zasiadały tak wybitne postaci jak profesor Ewa Łętowska, profesor Mirosław Wyrzykowski, profesor Marek Safian i tak dalej. Przepraszam, profesor Andrzej Zoll oczywiście również. I otóż wejście do tego organu, do tego budynku na Alei Szucha powinno być marzeniem każdego przyzwoitego i uczciwego prawnika polskiego zatroskanego o sprawy publiczne. Nie chciałbym jakoś idealizować Trybunału. Uważam, że pod wieloma względami Sąd Najwyższy jest ważniejszym organem, a także to samo dotyczy Naczelnego Sądu Administracyjnego. No ale w tej chwili mamy do czynienia z problemem Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli okaże się, że jest w środowisku prawniczym taka obsesja, czy taka niechęć wynikająca z niedawnych zaszłości, że Trybunał Konstytucyjny ma podobną Samo słowo podobne obciążenie jak słowa wiadomości lub TVP Info, no to trudno. To poczekajmy z odtworzeniem pełnego Trybunału Konstytucyjnego, bo sędziowie, ci sędziowie liniowi, ci sędziowie sądów okręgowych, rejonowych, apelacyjnych i Sądu Najwyższego pokazali wielokrotnie w ciągu tych bardzo trudnych, ciemnych 8 lat, że są w stanie unieść brzemię interpretacji konstytucyjnej. Oni się już tego nauczyli i oni to będą robić. Jeśli trzeba będzie, zastąpią w tym Trybunał Konstytucyjny, z którym możemy sobie poczekać do lepszych czasów. Teraz jesteśmy w okresie przejściowym. Ważne jest, żeby postawić kropkę nad tym pokracznym organem, jakim jest Trybunał Magister Przyłębskiej. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był profesor Wojciech Sadurski, a rozmawialiśmy o przywracaniu praworządności. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.